Muzyka Pogoda tak, Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż Agroglify, agroglify, czyli e, po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo, że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym spór podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne że piktogramy są dwa pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości Lucy nie potrafi go rozszyfrować dlatego wykonuje serię zdjęć Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka, swoje materiały przekazuje Polowi Wigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w zbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy. Piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po... Nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, np. dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie układu słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak. Obserwatorium Astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii. I okolicznością, w jakich powstaje. Zatem, za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy, zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dość w Zesenhausen, w Niemczech. 4 maja, jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, Przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić iż prędzej dla diabłu skosić zboże niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia, albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy. Na 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno, podobno pierwsi, Amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi, mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi, jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich. Co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shauni przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w, tym, w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Wałpi, czyli biały jastrząb żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu, dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie. Bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie, jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę, z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się, Wielkim koszem, w którym siedziało dwanaście pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się. By którąś z nich pochwycić. Niewiasta okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było. Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczano kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w prierowym w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok, postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne, rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego Dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków, pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preryjowego kręgu skąd zostali zabrani. Do nieba. Tyle legenda. A co dalej, już za moment. No i wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto, z gwiazd przylatuje na Ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg, praeriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Hmm. Może, może, może. Kolejne wzmianki o pojawieniu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ no, farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt robił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu malarskim udokumentowaniem fenomenu, spędzającego sens powiek wielu badaczy. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób. Próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego, tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya. 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. Z miejsca, w miejscu z którego, z którego ten obiekt wystartował, pudlej odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów. Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi. Pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, Fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także. W Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Royben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami Mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Cheese Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tzw. piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 19 1900. 83 złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe. Wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań. Elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterborne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tzw. Tak swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Mila Falmea śpiewał pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nadal mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z dziewięciu kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli. Cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko. Starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie boga trzy koła otaczające czwarte mające powierzchnię równą sumie pozostałych w toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany Trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Mischel-Pachera Kabala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku kabala jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze. Oka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi. Magni położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashaki, a 15 września w Chino, w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Kilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak, to na zakończenie dzisiejszego programu 2054. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawy, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w tej Wanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo, koło wsi o tej samej nazwie, zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno, jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają. Żartowni się. Będzie kolejny, tem, będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, e, dlatego, że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić e, tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło, akurat podczas oglądania pewnego programu. E, I dlatego dzisiaj Postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, do, to, do tego, jak to nazwano na początku: koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.